Siemanko, bąbelki! Jest 22:30. Ja jutro o 7:20 mam pociąg. Jadę do Krakowa. Jadę ogarniać studia. Dojechałam do Krakowa, jestem na dworcu głównym przy Galerii Krakowskiej i muszę teraz ogarnąć transport, jak dojechać na uczelnię, bo muszę jechać teraz na uczelnię, żeby złożyć tam papiery, więc jestem podekscytowana, ale kompletnie nie wiem, jak poruszać się po Krakowie, więc muszę to sprawdzić i odezwę się, jak już będę miała coś ogarnięte. Obok mojej uczelni jest AWF. Wiecie, co to oznacza? Dużo wysportowanych ciałek do oglądania. Dobrze, dobrze, moi mili państwo. Idziemy oglądać mieszkanie. To jest właśnie mina szczęśliwego człowieka. Znowu jestem pod Galerią Krakowską. Don't judge me, ale trochę się zakręciłam, byłam oglądać mieszkanie. Jestem absolutnie zakochana w tym, co zobaczyłam. I mam pociąg dopiero za 2 godziny, więc lecę teraz się przejść na rynek krakowski. Te trochę popodziwiam, bo jednak w Krakowie to ja nie byłam od lat. I powiem wam, że byście mi powiedzieli rok temu, że w wieku 18 lat będę się przeprowadzać do Krakowa i będę tu studiować mój wymarzony kierunek, to bym wam nie uwierzyła. Ja w zeszłym roku myślałam, że nie dożyję tego momentu, kiedy będę szczęśliwa. A teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ze względu na to, iż wstałam dzisiaj o 5:50, to przyszłam na rynek główny. Jestem akurat w sukiennicach, ale szukam miejsca, gdzie będę mogła napić się jakiejś dobrej kawki. Więc idziemy szukać. Tak, odrobinkę się zasiedziałam, przez co mam bardzo mało czasu, bo mam za 15 minut pociąg, a muszę dojść na dworzec kolejowy, znaleźć peron, znaleźć tor i wsiąść w pociąg, a mam 15 minut. Także, yeah, lecimy, jak się spóźnię, to koniec. Będzie 5 par, ale jak opierdolili mi dom w nocy, to nikt nie widzi, nie? Nikogo nie ma w domu, żeby ten... Nikogo, ja mam wszystkie dzieci, mam za granicą, wszystko pracuję. Ta najmłodsza, no najmłodsza, 38 lat z wnukiem, jest 12-latkiem. Dobra,
Dobrze, proszę Państwa, dojechałam. Teraz tylko trasa do domu, 40-minutowa. Kolejny dzień. Ja właśnie wróciłam do domu, jest 11 rano, bo nocowałam u kumpeli i nie mam siły, jestem mega zmęczona, więc w sumie na szybko chciałam dokończyć tego vloga. To już postanowione. Przeprowadzam się do Krakowa. Nie mogę w to uwierzyć, moje marzenia się spełniają and I'm extremely excited, także przygotujcie się na vloga z przeprowadzki. Yeah. Dziękuję. Bye, bąbelki.